Mam nagrywać recenzję Shazama? Okej, to jedziemy. Uwaga, spoilery! Pamiętacie podwodną panterę? Teraz czas na River Sandmana. Poznaj delikatnie powiększającego się superbohatera. Daj się nabrać, że Zachary Levi, dorosła postać Shazam, to tak naprawdę młody Billy Batson. Daj się nabrać, bo będziesz musiał się postarać. Mi się nie udało. Tak jak sugeruje jego przyjaciel Freddy, jedną z mocy Shazama jest głupota, co trudno jest dostrzec w Billim, który posługuje się systemem policyjnym, aby odnaleźć matkę. Poznaj złego łysego, który korzysta z tego samego źródła mocy, co nasz superbohater Shazam. Podczas filmu mamy pogrywanie z twórcami Captain Marvel. Przez cały film mamy żart z nazwą superbohatera. Wizując przez cały film, przypadnie wreszcie nazwa Captain Marvel czy nie? No i więcej o tym całym zamieszaniu z nazwą Captain Marvel znajdziesz w filmie o filmach o superbohaterach z 2019. I trafiło się też trochę kaptanowo-szazamowych memów. Ogólnie rzecz biorąc, klimat filmu był taki, no, zbyt lekki jak dla mnie. Fajne były nawiązania do Batmana i Supermana, chociaż z drugiej strony przywołały one tylko smutek. DC Extended Universe przecież ma już się nie rozrastać, a przynajmniej mamy już nie zobaczyć Superka i Batmana, co jeszcze bardziej podkręca ujęcie w ostatniej scenie. A może zobaczymy jeszcze postacie Supermana i Batmana w DCEU? No w każdym razie, jeśli nie ma być już tych postaci w DCEU, to troszkę te wzmianki i nawiązania są nie na miejscu. Na miejscu Warner Brothers teasowałbym raczej nadchodzące produkcje, na przykład Wonder Woman albo Flasha. Oczywiście jeśli nie mają zamiaru wycofać się z filmu z Ezrą. Co do ostatniej sceny z Subkiem, to się jeszcze przyczepię. Scena zabawna, deser mnie rozbawił, ale skoro na tym etapie mamy już całą rodzinkę Shazam, czy nie jest logiczne, że Freddy zna już Supermana osobiście i nie powinien być to dla niego żaden szok? Co do pozostałej obsady, to na uwagę zasługują siostry Billego. Starsza przyciągała oko wizualnie, ale to młodsza moim zdaniem skradła film. Faith Herman rozbawiała całe kino swoimi mocno przekoloryzowanymi uczuciami jako Darla Dudley, najmłodsza z Shazam Family. Podobnie kumpel Billego też wydaje się być ciekawszy na ekranie niż Asher Angel. Pewnie wielu z was wolało, aby Freddy został Shazamem, nie tylko ze względu na jego warunki fizyczne, ale ze względu na skillsy aktorskie Jacka Dylana Grazera. Ogólnie recenzenci film bardzo chwalą. Na Rotenach mamy aż 93%, co lokuje go wyżej niż na przykład Ant-Many, czy kinowy i komiksowy konkurent Shazama, Captain Marvel. A w DC Extended Universe film ląduje na pierwszym miejscu razem z Wonder Woman. Jak dla mnie, Shazam ogólnie na plus, ale dupy nie urywa. Na swoim regale wrzucam ten film na dolną półkę obok Ant-Mana jedynki. Film miał ręce i nogi, nie jest to Justice League, ale nie był wystarczająco śmieszny, żeby go nazwać dobrą komedią. I nie był wystarczająco dobry pod kątem superhero. Efekty specjalne? Demony? No, widziałem lepsze. Kostiumy? No tutaj komentować nie będę, bo twórcy wymyślili bloka, nawiązanie do komiksu. I tu nie wiem, jakby mi nie przeszkadzały, to nie mogę płakać. Na końcu, jak pokazują Shazam Family, to komiksowe ciary. I rozumiem, że bez tych kostiumów mogłoby tak nie być. Momentami miałem lekko negatywne wrażenie, jakbym oglądał serialowego Flasha, ale ogólnie było fajnie. Wam jak się podobało? Macie swojego ulubionego członka Shazam Family? Jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tym Ant-Manem, sprawdźcie jechanie po Ant-Manie. A tak poza tym, widzieliście film o flerkenach? Oglądajcie memy, póki jeszcze to legalne. A może jeszcze zobaczymy Afflecka i Cavilla w rolach Batka i Słupka? Nie, to nie. Czy widz, który to teraz ogląda, powinien zasubować?